Pierwszy historyczny mecz Termaliki Bruk Betu Nieciecza w T-Mobile Ekstraklasie. Miejsce Gliwice, rywal Piast. Mobilizacja w obu zespołach była ogromna, presja zwłaszcza w ekipie Termaliki jeszcze większa. Kibice z Niecieczy dopisali i tłumnie stawili się na stadionie przy Okrzei 20, aby z całych sił dopingować swoich piłkarzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni i czekamy na więcej bramek. Legia 4-0. Bo jest lepszą drużyną, ma lepszego trenera, jest lepiej zorganizowana, lepszą ma kondycję zawodników. Tak jeszcze z 30 argumentów, to uwierzę. No, jaki wynik dzisiaj typujecie? No, myślimy, że 3-1 dla Bruk Betu. Chcieliśmy wygrać, taka nasza natura, że chcemy wygrywać i gdzieś tam tym meczem sobie troszkę oddechu zapewnić, ale można powiedzieć, że to nas pokarało i ze spuszczonymi głowami teraz będziemy analizować ten mecz. W końcówce byliśmy za bardzo można powiedzieć, rozrzuceni. Po kontrze dostaliśmy bramkę na 2-1, no i dzisiaj przegrywamy. Cała drużyna zostawiła dużo zdrowia i tym bardziej szkoda, że po 90 minutach nie zdobywamy nawet punktu, bo napracowaliśmy się bardzo i chcieliśmy naprawdę tutaj wywieźć punkty z tego terenu ciężkiego, ale co tu dużo mówić, trzeba się szybko zebrać sobie i na pewno nie ma czasu na dołowanie się, bo to nam w niczym nie pomoże. Trzeba jak najszybciej przeanalizować nasze błędy i już przygotowywać się do wtorkowego meczu. Po prostu uzupełniamy się wzajemnie i tak dzisiaj to wyglądało. To jest dopiero początek i najważniejsze, żeby pomału zbierać te punkty i cały czas walczyć o każdy punkt, o każdy centymetr boiska, bo za darmo nikt nam nic nie da i fajnie, że właśnie po ich zwycięstwie, że wszyscy nas skazywali na to, że nas Krakowa przyjedzie i rozjedzie, to daliśmy radę i my wychodzimy z tego zwycięsko. Liczę na wygraną, na 3 punkty. Będę kibicował chłopakom.
prezes KF Brugbet Gadano Kiewitkowski oraz prezesa firmy Brugbet Krzysztofa Witkowskiego powitać gości. Bo to jest wielki dzień dla Niecieczy, dla Brugbetu, dla tego klubu, dla tego miejsca. Złotym Krzyżem Zasługi. Pan Krzysztof Witkowski. Serdecznie zapraszam.